Koliber, proszę. Dominik Starczewski, Stowarzyszenie Koliber. Panie pośle, mam takie pytanie nawiązujące bardziej do przyszłości, do tego, jaka przyszłość czeka polską wieś, polskie rolnictwo. Tak jak wcześniej mówiliśmy, kolega wspomniał, pan też o tym powiedział, wieś w pewien sposób się, coraz mniej jest tych tak jakby prawdziwych rolników, tych takich małych gospodarstw. I teraz powstaje takie pytanie. Młodzi opuszczają, przyjeżdżają do wielkich miast. Jak zachęcić tą młodzież, aby ona wracała potem uprawiać rolę ojców tak jakby? Proszę państwa, na pewno proces zmniejszania się osób bezpośrednio pracujących w rolnictwie się zmniejsza. Ten proces postępuje i coraz mniej osób będzie pracowało w rolnictwie. Dzisiaj jeszcze, patrząc na te osoby, które biorą tak zwane płatności obszarowe, można powiedzieć, że jest tych gospodarstw, beneficjentów tych płatności obszarowych, 1 400 000 gdzieś w tych granicach. Niewątpliwie ta liczba będzie się zmniejszać. Ten proces będzie postępował. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, kiedy decydowały się nasze losy, wchodzimy do Unii Europejskiej, nie wchodzimy, na jakich warunkach, ile dostaniemy ewentualnie wsparcia z tamtej strony, to wówczas mieliśmy dylemat. I nasz ówczesny prezes i wicepremier, minister rolnictwa Jarosław Kalinowski też miał dylemat. Czy tylko dać wsparcie tym gospodarstwom, które produkują na zewnątrz, czy jednak dać prawie wszystkim, żeby zachęcić do głosowania za wejściem do Unii Europejskiej. I wówczas Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło bardzo mądrą decyzję, żeby obdzielić wszystkich. Dzięki temu wieś zagłosowała za naszym wejściem do Unii Europejskiej. Bo gdyby obdzielić, powiedzmy, 500 000, 500 000, wieś by nie zagłosowała. Dopytam się jeszcze tylko o to, bo powstaje też taki problem bardzo dużego importu zboża z Ukrainy do Polski, przez co produkcja staje się coraz mniej opłacalna. Jakby pan to skomentował? Jakie działania może podjąć na przykład polski rząd, co Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby zaoferować? Jak temu przeciwdziałać? Znaczy ja powiem panu tak, że sytuacja w rolnictwie nie jest aż tak tragiczna, jak niektórzy by ją przedstawiali. Nie jest aż tak tragiczna. Tyle tylko, że rolnictwo jest bardzo zróżnicowane. Ja na przykład, patrząc znowu, no, to jest najlepszy przykład, własny zakład. W ostatnich 5 latach przychody w moim gospodarstwie, prowadząc ten sam zakres produkcji, mając ten sam areał ziemi, spadały z roku na rok. To, że ja uzyskiwałem, czy my jako zakład uzyskiwaliśmy zysk, to tylko dzięki temu, że cięliśmy koszty. I miniony rok jest jakby pierwszym sygnałem niewielkiego odbicia w górę. Teraz najbardziej się martwię o ziminy, bo widzicie, co się u was stało. U mnie tego śniegu nie ma. Jest wiatr i jest -6. Ale te ostatnie 3 tygodnie, gdzie było -17, -18, bez okrywy śnieżnej, byłem przekonany, że wszystkie oziminy, przepraszam, szlak trafi. Na szczęście te roślinki wytrzymały. Ale teraz się boimy tej fali. Zobaczymy, co będzie dalej. Dlatego powiem tak, nie jest łatwo gospodarować, no bo natura ma swoje prawa. Człowiek nie jest w stanie przeciwdziałać wszystkiemu, co nam zgotuje natura. Natomiast dzisiaj bardzo poważnym problemem w rolnictwie to jest ten nieszczęsny ASF, który się rozlewa, czyli afrykański pomór świń. I on, jeśli on dotrze do Kujawsko-Pomorskiego i do Wielkopolski, to są zagłębia wieprzowiny w naszym kraju. To będzie katastrofa, bo przecież wiele gospodarstw w naszym kraju opiera swoją działalność przede wszystkim na trzodzie chlewnej. A budowa tego płotu. Przepraszam, bo są jednak granice. To już jest za późno. Na płot już jest za późno.